Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na serię Speedrun na 4.0, gdzie gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy, swoje plany. Zaczynałem z rankingu 500, aktualny ranking to 934 i jedziemy z tematem, moi drodzy. Szukam sobie przeciwnika i zapraszam do analiz, do podnoszenia swojego poziomu gry. Zaczniemy ruchem E4, jest posunięcie E5. Gambit Królewski bardzo serdecznie polecam, dlatego że jest to bardzo ostry debiut i może być zaskoczeniem dla przeciwnika, więc sobie zastosujemy po raz kolejny w tym odcinku posunięcie F4. Tutaj jest oczywiście bicie, bardzo serdecznie polecam goniec na C4, dlatego że król ma fajne miejsce na F1, jeżeli nastąpi ruch hetman H4. Powtarzalność jest tutaj, myślę, że bardzo istotna. Goniec na C5 to jest posunięcie bardzo złe z uwagi na to, że wyskakuje pionkiem do centrum i ten goniec z tempem musi uciekać, a ja mam centrum zbudowane za darmo, można powiedzieć, i też za darmo będę mógł zbić pionka na F4, to znaczy odbić pionka tak naprawdę. No i tutaj nie boimy się wjazdu hetmanem, bo jest zawsze G3. Skoczek z gońcem atakują mi pionka, więc w tym wypadku zastanawiam się w ogóle, czy zagrać C3 i już na zawsze tutaj scalić tego pionka. Czy też skoczek na F3 nastąpi taki... Nie, no myślę, że wyprowadzenie figury będzie miało więcej sensu. Zawsze po ruchu na przykład D6 i z planem goniec G4 można zagrać H3. Albo zrobić roszadę i po zagraniu gońcem na G4 wtedy C3. I wtedy wszystko się też dobrze trzyma. Pewne jest to, że białe tutaj mają dużą przewagę. Hetman F6 zaatakował mi gońca, zaatakował pionka. Tutaj się nie boimy takich posunięć. Zawsze jesteśmy w stanie się obronić. Praktycznie zawsze, jeżeli gramy prawidłowo pierwsze posunięcia. To jest kwestia tylko znalezienia sobie fajnego układu. Fajnego wyprowadzenia figur, takiego zdrowego. Wtedy też no, układanka tu się układa świetnie. No i teraz zrobimy sobie roszadę po skoczek E7 i już przeciwnik będzie miał zagwozdkę, chociaż on tego pewnie nie dostrzega, tak jak teraz zauważyłem. No dobrze, teraz czy się pojawiają jakieś motywy taktyczne? Goniec na G5 trzeba policzyć, jeżeli hetman odejdzie, chociaż może nastąpić też szach wtrącony, ale wtedy i tak odchodzimy. Nie, goniec G5 może być za szybkie. Więc postanowię, że zagram skoczkiem na C3, czyli wyprowadzę sobie ostatnią lekką figurę i wszyscy są już teraz zadowoleni. W tym momencie nastąpiło D6, więc H3 mi się tu spodoba bardzo, dlatego że ograniczę gońca. Często też przeciwnicy grają goniec E6, żeby wymienić, no to wtedy widełki wchodzą, ale jest też skoczek na A5. Hetman zagrał na G6, bardzo ciekawe podejście, przeciwnik grozi biciem na H3, więc trzeba od tego uciekać i gram królem na H2, żeby nie było żadnych gróźb. Przepraszam, tutaj się wszystko ładnie też trzyma. Zwróćcie też proszę uwagę na centrum, które powstało, bardzo silne, bardzo prosto uzyskaliśmy to centrum w tej partii akurat. Mamy wyżej wystawione figury, aktywniejsze figury, półotwartą linię, można powiedzieć, na linii F. No i teraz kwestia realizacji tutaj naszych dobrze ustawionych figur, naszej przewagi przestrzeni. No i jedziemy. Zobaczymy, co przeciwnik zrobi. Przeciwnik może też subtelnie wyprowadzić figury, na przykład na D7. Tak się też dzieje, zobaczcie. Zastanawiam się nad ruchem A3. Tylko dlatego, żeby schować gońca, z drugiej strony nie jest to potrzebne, bo zawsze goniec po skoczek A5 może ruszyć na D3. Teraz pomyślmy, jakby tutaj przeciwnika spróbować mocno atakować, bo... A poczekajcie! Chwila! A skoczek H4 nie łapie hetmana? Tu bronione przez gońca, tu bronione przez hetmana... I tu przez gońca, przez wieżę tu i tu się odsłania. Goniec broni tu, tu zbić nie może. W tak prostej pozycji łapie hetmana ruchem skoczek na H4. Dostrzegam ustawienie hetmana na trochę wysuniętej pozycji. On powinien się znajdować jednak na D8. I tutaj jak się okazuje hetman ma problem, bo jednym susem skoczka otworzył się hetman, który broni jednego pola i wieża, która broni dwóch pól.
Hetman jest bezpośrednio atakowany i nigdzie nie może ruszyć. Jest kompletnie zakleszczony. Jeszcze król broni na G3. No wszystko tu się świetnie ułożyło. Hetman ma problem. Wszystko jest bronione. Piękny obrazek, prawda? Wszystko jest bronione. Hetman F6, czyli najmniejsze zło, czyli zawierzę. Przeciwnik chce to wymienić. Oddać tak naprawdę. Szukam już mata. Zagram mu tak. Z atakiem na wieżę. Wieża odejdzie. Ha, skoczek jeszcze mnie zasłonę. No, hetmanem oczywiście i tak nie mogę tutaj zagrać. Tu wisi pion. Ale zagramy ostrzej, czyli skoczek na D5. Pion jest nieistotny. Z uwagi na to, że właśnie skoczek wybił. Wybijemy gońcem. I już się zaraz tam chce dostać do króla. Myślę, że to będzie sprawa dosyć łatwa. Zagram tak, może skuszę go widełkami i wejdę hetmanem. Już bezpośrednio idę na przeciwnika. Oczywiście tam też hetman H5 dobrze działał, no ale jak widać mat nie był w jego obrębie defensywnej. Nie pomyślał o tym, jak ja to nazwałem? W obrębie defensywnej? Czasem wymyślam nowe słowa, stwierdzenia. Nie wiem, czy to po polsku brzmi. Ale nieważne. Tak to jest, jak się komentuje, moi drodzy, a myśli się o czymś innym. Tutaj król H1, H8 i mat na G7. Czy doznam zaszczytu mata? Oj, przeciwnik mi proponuje remis. Ruch przed matem. No nie. Przykro mi, nie mogę się zgodzić. No nie mogę. No, w życiu nie ma nic za darmo. Jest ciężko. Czasami ciężko. Porażka jest wliczona w sukces. Także tutaj trzeba się poddać i próbować na nowo. Szukamy nowego przeciwnika. I 1000 przeciwnik. Przeciwnik z rankingiem 1000. Takiego jeszcze gościa nie mieliśmy w speedrunie 4.0. E4, E6. Obrona francuska. Więc, moi drodzy, gramy obronę francuską. Posunięcie D4. Nastąpi... Co? Nie zagrał D5. Ciekawe. To wyszła trochę obrona Karokan, tyle że goniec będzie zamknięty, więc mi to bardzo odpowiada. Wyprowadzam sobie naturalnie skoczka, nic mi tu nie grozi i naturalnie wyprowadzam sobie drugiego skoczka. No, dlaczego by nie? Poszło bicie? Super. Wybijamy pionka na E4, nic się złego nie dzieje, tutaj wszystko gra i buczy. Skoczek na F6 może być zagrany. To jest bardzo poważny błąd, strata tempa kompletna, bo jeden szach nastąpił, ale to nic nie daje. C3. Wzmocniłem centrum znowu z tempem, czyli podobne rzeczy się dzieją. Oj, ale zagranie gońcem na D6 pod skoczka nie jest dobre. I dla przykładu, moi drodzy, pokażę wam, że to nie jest dobre. Wybicie tego gońca dla białych jest fantastyczne, dlatego że czarne pola będą bardzo, bardzo słabe. Gońca albo przestawię tędy, za chwilę może zagrać G3, albo przestawić przez A4, B3 i goniec A3. Czy zagrać z tym planem? Wydaje mi się, że tak. Ale jeszcze przed tym zagram gońcem na D3. Chodzi o to, żeby wyprowadzić figurę i zrobić po prostu roszadę i mieć spokój. I teraz przeciwnik co? A, przeciwnik chce dać mata mi na H2. Pozwolę mu na to. Zagram A4. Tylko pewnie dostrzegł teraz, że skoczek broni na H2. No takie ruchy są kompletnie bez sensu. To jest podstawienie pionka. Bicie, bicie, bicie. Jak dają pionka, to go biorę, bo miałem plan B3, goniec A3, bardzo mi się to podobało, ale przeciwnik podstawia. No więc tak też będziemy grać i korzystać z tego, że mamy tutaj możliwość taką. Odpędzę tego skoczka, jest mi on niepotrzebny, dlatego że goniec może zagrać tu i próbować zbić mi skoczka, który bronił na H2, skoczek na F6 i teraz zagram moje plany, czyli B3. Chytry plan z zagraniem tutaj gońcem. Od razu zagram. Nie pozwolę przeciwnikowi zrobić roszady i już teraz widać bardzo słabe pola w obozie przeciwnika. Słabe czarne pola. No i zagram gońcem chyba na E2 subtelnie, żeby bronić tutaj skoczka. Bardzo możliwe, że on zbije bez namysłu. Albo z namysłem. Co będzie bardzo złe, bo goniec jego jest akurat silniejszy od skoczka. Ale jednak nie. Nastąpiła długa roszada. Ok.
Więc teraz trzeba się zastanowić, co dalej. Zagram goniec B4 z planem goniec A5. Ciekawe, czy dostrzeże opcję tutaj taką, żeby atakować dwie figury. Goniec na B4 wygląda z jednej strony dziwnie, nietypowo, a z drugiej jest bardzo silny, dlatego że nie ma też pionków, które mogłyby go pomęczyć z tej strony, a goniec A5 grozi, otwiera się wieża i też są konkretne groźby, a też przy okazji zasłoniłem pionka, chociaż był broniony mimo wszystko. Hetman dostrzegł, ale tu się nastawia na tego mata uparcie. Jeżeli się nastawia na mata, ja wezmę mu pionka na A7. Daję pionka za darmo, to go po prostu biorę. Opcja zbicia gońca też istnieje w mojej głowie, ale nie jest ona teraz konieczna. Tu się po prostu dobrze trzyma wszystko. Skoczek zagrał tutaj. Okej. Myślę, że nawet mogę mu pozwolić zbić. Teraz mogę tego gońca spróbować nawet oddać ze skoczka. Z uwagi na to, że wstawi mi się tutaj wieża na C1 i będę go bardzo mocno atakował. Pozwolę mu zbić skoczka. Mam przewagę. Pionki będą nieco poszarpane, ale są konkretne groźby w postaci wieża C1 i zajęcie kolejnej linii. Jakiś ruch B4 wchodzi. Na pewno, no tak jak sądziłem, przeciwnik nie dostrzegł tutaj groźby w postaci wieża C1, więc pozycja już się kompletnie sypie. Znaczy ona się sypała już też wcześniej troszeczkę, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby dostrzec takie rzeczy jak teraz, żeby dostrzegać i temu zapobiegać. To na celu ma właśnie speedrun 4.0. Bije hetmana z wielką przyjemnością. Zastanawiam się tylko teraz, czy tu, czy zbić i groźba mata. Może zbiję z groźbą mata w dwóch posunięciach. Dlaczego by nie? No i tak się też dzieje. Hetman A7, hetman C7. Wybicie gońca już nie musi mnie interesować kompletnie. I kolejna partia. I przeciwnik znowu. Czy to jest ten sam gość? E4. Niech będzie posunięcie. Może teraz obrona francuska z mojej strony. Czy to jest ten sam gość, z którym przed chwilą grałem? Nie. Nie, coś mi się kojarzyło. Skoczek na F3. Dobra, posunięcie D5, czyli atakujemy centrum w obronie francuskiej. Mniemam, że będzie bicie, czyli wymienna francuska, co się bardzo często zdarza. I tu wstawię gońca na D6, to jest też dobre posunięcie, nie pozwalające gońcowi wyjść na F4. Jest tutaj atak, więc posunięcie C6, to jest taki typowy obrazek wymiennej francuskiej. H3 zapobiega takiemu posunięciu, to pewnie też wynika trochę z doświadczenia tutaj gry mojego przeciwnika. Skoczek E7, ten ruch mi się bardzo podoba i też go stosowałem bardzo często, dlatego że po takim ruchu zawsze mam F6 i zagranie hetman C7, dlatego że będę chciał przygotować długą roszadę. Będzie to zadanie długoterminowe. Jest co? Skoczek na E5. No dobra, ale jak przeciwnik, zobaczcie, pozwala na zdobycie pionka, to po prostu jest grzechem nie skorzystać i wybijemy pionek więcej z szachem. Jeżeli hetman, bardzo chętnie wymienimy hetmany, a jeżeli nie, no to mamy też widełki, jak widać na załączonym obrazku. Podstawki, jeszcze raz podstawki, pojawiają się bardzo, bardzo często, więc w takim układzie trzeba to wykorzystywać. Trzeba próbować zauważać te wszystkie schematy. Bije oczywiście gońca, goniec jest lepszą figurą w tym układzie i tutaj jeszcze kolejny pionek jest zdobyty. Mój minus polega na tym, że nie mam wyprowadzonych figur, ale mam figurę i dwa pionki więcej, więc teraz ustabilizować grę na spokojnie, więc wydaje mi się, że zrobienie roszady może mieć sens. Trzeba pamiętać jeszcze na jakieś groźby mata, ale zawsze tutaj skoczek sobie ruszy. Hetman na G5, spokojnie uciekam i bronię skoczka. Dostrzegłem to oczywiście już wcześniej, nie zdążyłem powiedzieć. Jest obrona, więc tutaj się nie przejmujemy i myślę, że hetman H6. Skoczek zasłonił wieżę, więc też hetmanem dobrze pilnujemy kolejne miejsca. No i zobaczcie, moi drodzy, skoczek D6. Bardzo sprytny ruch, bo jeżeli bym zbił na D6, to on zbije na H7, ja wybijam i zbiera mi hetmana, więc trzeba na to uważać, ale wydaje mi się, że mam ciekawą opcję, goniec bije H3, bo oczywiście, chociaż mogę też zagrać gońcem tutaj, wiecie co, bo bicie na H3, bicie, brakuje mi gońca, żeby dać tam mata, więc może nie ma co się wygłupiać, zagram gońcem po prostu na E6, obronię swojego skoczka
i wszyscy są szczęśliwi. Oczywiście bicie pionka istnieje, nie jest to dla mnie ważny pionek kompletnie, potem wyprowadzę swoją kolejną figurę, dzięki czemu pokazuję swoją przewagę w tym, że zdobyłem figurę przeciwnika, bo jakbym nie wyprowadził swoich figur, to przewaga figury z tej mojej strony teraz nie zawsze mogłoby mieć dobre znaczenie, bo zawsze jakaś konterka ze strony przeciwnika mogłaby istnieć. Posunięcie B4. No i teraz myślę, że chodzi o to, żeby tutaj skoczek zagrał. Zastanawiam się teraz nad wprowadzeniem figury. Zagram skoczkiem na G6. On może zagrać tu, ja wybiję i chyba palnę tam, z uwagi na to, że po tym ruchu będę miał już skoczka F4 i możliwość dania mata. Więc mogę sobie też na to pozwolić. Więc wprowadzam po prostu skoczka trochę wyżej, żeby on był już przygotowany do ataku. Skoczek na, na A5. Myślę, że to nie ma znaczenia dla mnie. Robię swoje. Gram w ten sposób. Okej. Tutaj pewnie mogę takim opcją taką zygzakowatą zagrać tak, ale skoczka nie wezmę, bo jest broniony. Chodzi o to, żeby cały czas dawać szacha i tu zdobyć skoczka zbroniony. Dobra, to też jest ciekawa opcja. Skoczek F4 z myślą taką. I tyle w temacie. Goniec na F1, jasne, szach następuje. Król H1. I teraz co? Wprowadzić skoczka kolejnego czy wieżę? Może skoczka. Wprowadzę jednak skoczka. Wieże niech sobie na straży stoją na 8 linii, a wprowadzenie skoczka na G4 będzie już wielką groźbą mata skoczkiem na F2 lub hetmanem na H2. Więc tutaj u przeciwnika jest już po prostu gorąco. Oddanie oczywiście figury tutaj miało sens też tak naprawdę, bo miałem tę figurę więcej, więc odkryłem króla, mam też bardzo dużo pionów więcej i no teraz już atak nie do odparcia praktycznie. No musiałby chyba hetmana poświęcić. A, jednak nie, jeszcze wieża E2, ale to mam takie bicie. Oczywiście bronię hetmana, jeżeli on wymieni hetmany, no to po prostu zdobyłem wieżę. Mata nie ma, ale zdobycie materiału, on zbije wieżę jeszcze ze strony widełki prawdopodobnie. No właśnie, to są takie szybkie zagrania przeciwników, które pokazują właśnie już, że nie ma szans. Zagram tu świadomie, bo może mi dać widły, no ale mam dwie wieże na skoczka, więc sobie mogę pozwolić na stratę, nawet pionka nie dał wideł, no ale to nie ma znaczenia, po prostu chodzi tutaj o to, że materiału już jest tak dużo, że spokojnie mogę sobie pozwolić na jakieś poświęcenie. Szukam kolejnego gracza, no i już się zawodnicy pojawiają na poziomie 1000, fajnie. No i myślę, że był gambit królewski, może zagrajmy partię wiedeńską, skoczek na C3 i goniec na C4 z opcją F4. Skoczek zagrał tu, posunięcie D3 i chcę zagrać posunięcie F4. Dobra, ten ruch jest jak najbardziej ok. Skoczek E2, tutaj D5 może nastąpić. Bicie. Zastanawiam się, czy nie pionkiem. Pionkiem mi się bardzo podoba, ale nie psujmy sobie struktury i zagrajmy posunięcie roszada z następnym ruchem F4. Przeciwnik nie ma czarnopolowego gońca. To jest bardzo duży atut dla białych. Zobaczcie, jak te figury szybko się wyprowadzają. W ogóle partię wiedeńską bardzo polecam. Zrobiłem o tym też mini kurs. Mini kurs, tak żeby wiedzieć, jak mniej więcej sobie radzić w takiej partii. Świetnie sobie tutaj poczynać, ale to tak przy okazji, w sumie dawno tego kursiku nie wypuszczałem, ale też to wszystko usystematyzuję na stronie szachus.pl. Moi drodzy, goniec G5 obowiązkowo, z uwagi na to, że tutaj biorę skoczka, on psuje sobie strukturę albo oddaje hetmana. Nie wiem, dlaczego gość oddał hetmana, ale może to wynika z przyzwyczajenia, że ta wieża nie zawsze jest otwarta, w partii wiedeńskiej jest otwarta. I pozycja się tutaj już bardzo szybko, partia się bardzo szybko, jak widać, kończy. Kolejna partia przed nami, proszę bardzo, jest E4. Graliśmy obronę francuską,
Alechin był ciekawy. Zagram skoczek C6. Jeszcze tego nie grałem w speedrunie. Jest to też pułapkowy debiut. Mało poprawny, ale działający fajnie na blitza. Chociaż mało poprawny to dużo może powiedziane. Na pewno gramy swoje. Przeciwnik przepchał i teraz nam się to bardzo, bardzo podoba. Goniec na G4. Wiążemy skoczka. Grożą opcje wybicia na E5 i tutaj działa wszystko pięknie. Czarne nie mają żadnych absolutnie problemów z rozwojem. No i jeszcze zdobywamy pionka, więc zobaczcie, skoczek C6 zadziałał świetnie. Wymiana, wymiana i po prostu zdobycie kolejnego pionka. Na poziomie 1000, około do 1000, może nawet więcej. Ta taktyka jest naprawdę prosta. No i przeciwnik pozwala wziąć gońca. Ja wezmę tego gońca dla przykładu, jakbym nawet grał z arcymistrzem, bo to jest dobry ruch. Po prostu dobry skoczek za gońca, dobry układ w tym momencie. Skoczek na F6, chcę dalej tworzyć rozwój, zrobić rozwój. E6, pion więcej, no stoi świetnie, po prostu jakiś goniec E7, goniec D6, zrobić roszadę i tyle. I grać dalej sobie w szachy. Pionek więcej to bardzo dużo. No przeciwnik szuka opcji, jak widać, żeby mnie tutaj atakować, ale myślę, że subtelny ruch wieża B8. Oczywiście może nastąpić ruch hetman A4 z szachem, z wzięciem tego pionka na A7, który mnie kompletnie nie interesuje, ale zagram... Nie, tak nie mogę, bo tu stracę gońca. Teraz w sumie to chyba muszę to obronić i zagram tak. Bo wzięcie tego pionka, okej, mógłby go odbić, ale też nie jest to jakieś straszne. O, można zawsze troszkę wolniej pograć i spróbować zapobiec takim posunięciom. Zawsze mogłem zagrać też B6 zamiast wieża B8. To tak dla przykładu. Goniec D6, żeby nie było gońca F4. Oczywiście może być ruch goniec G5. Wtedy można zagrać fajną pułapkę w postaci goniec bije H2, król bije H2, skoczek G4. Tak się nie dzieje. Przeciwnik zagrał gońcem na E3, więc kontynuujemy robiąc roszadę. Można też zagrać skoczek na G4. Teraz to działa, bo ma dwie fajne funkcje. Przede wszystkim atakujemy tu i chcemy wybić na E3, więc jedna z tych rzeczy się uda, więc skoczek G4 ma sens. Poza tym hetman H4 może też spróbować poszaleć. Nie zawaham się użyć takiego posunięcia. Teraz już to nie zadziała. Ale myślę, że hetman F6 spróbujemy, bo jak odejdzie goniec, to na F2 wisi. Więc hetman F6 też może podziałać, spróbuję wybić tu, może przestawić hetmana nawet tak, a dlaczego by nie, mam na to czas, hetmanem już sobie mogę pograć, nie ma białopolowego gońca, który by mnie atakował, ani skoczka z tej strony, hetman G6, tak po prostu... W ten sposób sobie zagram i próbuję tego króla pomęczyć. Zawsze można próbować ruchem F5, F4. O, to na pewno wydaje się świetne, tylko pamiętajmy o słabym pionku E6, chociaż on jest teraz broniony. Słaby jest wtedy, kiedy można go zaatakować, porządnie pewnie. Aczkolwiek, no, o właśnie, zostało tak zagrane, więc ja muszę wybić. Zwyczajnie muszę wybić na E3, wieża odbije i tutaj po wieża E3 jest goniec F4. Niezauważalna taktyka, można powiedzieć, na tym poziomie. Odbić nie wolno, a ja zbijam sobie po prostu jakość. Też sprytne posunięcie, jak widzicie, hetmanem na F6 i hetmanem na G6. To działa dobrze. Moi drodzy, zbliżamy się powoli do rankingu 1000. Fajnie byłoby w tym odcinku to przebić, żeby już na spokojnie wszyscy byli zadowoleni, bo Szachuś, dlaczego robisz speedruna od 500? A dlatego, że tak mogę. To znaczy, nie no, odpowiedź już taka poważna jest taka, że są ludzie na moim kanale, którzy mają bardzo niski ranking i pewnie chcieliby się też nauczyć i czegoś tam dowiedzieć na takim poziomie, od którego zaczynałem speedruna, więc proszę się nie przejmować, wszystko będzie dobrze, wszyscy będą zadowoleni, chociaż zadowolić się wszystkich nie da. I gram F4, dlatego że tutaj oczywiście chciałem przeciwnika atakować i posunięcie F3, które jak najdalej pionka wysuwa, dzięki czemu tutaj na G2 już będę chciał jakiegoś mata wcisnąć. Wieża mi trochę jeszcze przeszkadza w tych moich zmaganiach, ale to jest tylko chyba chwilowy moment. To zagram B6. Chcę skoczek wejść na C5. Nie pozwolę mu na to. Może wejść hetman na E3. Wtedy wieża E8. I będziemy się bronić. Okej, on próbuje tutaj coś szarpnąć. Nie ma problemu. Zastanawiam się, czy nie zbić tego, bo jak on zbije, to pewnie będzie taki strzał. Zakładam, że tak może być. Dlatego zbijam. O właśnie, widełki działają. Może być szach oczywiście.
Ale to wymiana i tutaj wieża więcej zostaje, więc ja też nie muszę dawać mata na siłę, tam próbować dawać jakichś szachów, król tak by odszedł, ale można było to spróbować tutaj króla na spacer wyprowadzić, chociaż to nie jest konieczność. Jak jest możliwość prostszej gry, czyli wymiany figur, wymiany tych figur, jak mamy przewagę, to warto z tego skorzystać. Tutaj wymiana, od razu też jest atak, więc nic nie działa. Przeciwnik chce zbić wieżę, to widać ewidentnie. Teraz mu dam szacha. Aha, tu nie mogę na F1, wróć, to zbije wieżę. Momencik, ale on mi zbije tu, co nie? Tego nie chcemy. Tego nie chcemy, to obronimy. A dlaczego nie? Pasywnie, ale mam wieżę więcej. Bo jak on zbije i tu, z szachem odchodzę, będzie mi męczył wieży. Będzie mi męczył wieżę. Aha, wieża G8 mam. Ojej, wiecie co, już się wystraszyłem, że może mi złapać wieczną wieżę, że tak się wyrażę. Po prostu to wieżę by męczył, ale w tym wypadku zawsze wieża G8. Dobra, tu się wszystko zgadza, jest w porządku. Przepraszam, już sam się zawiesiłem. Czasami mam wątpliwości nawet w najprostszych rzeczach. Hetman zbił, no to pozwolił mi wejść na F1 i chcę dać tutaj mata. Oczywiście król będzie musiał uciec. Gram tu, król H4, bicie tutaj. Król ucieknie znowu gdzieś tam. Bicie tutaj, no nie, no to wszystko się oczywiście zgadza, jest szach. Król zagra tu, jest szach, tu zbije. A może zagram nawet tak, bo jeżeli król zagra na H5, to będzie mat na H6. Nie zagrał, czy doprowadzenie tutaj pionka do hetmana drugiego to jest zbrodnia? Mam nadzieję, że nie. Dajmy szacha i doprowadzam pionka. Jeszcze oczywiście był szach możliwy. A jak nie zbije hetman, to grozi mat tym hetmanem na F4. Hetmanetka z matem. Ok, lecimy dalej. 966, posunięcie E4. Spróbujemy jakoś gambitowo. O, posunięcie G6, bardzo ambitnie. Obrona nowoczesna, świetnie. Bardzo lubię to grać też czarnymi. Polecam serdecznie, to bardzo też rozwija, tak jak obrona królewsko-indyjska. I zagramy atak austriacki. F4. Ok, skoczek F6, skoczek F3, teoria na razie leci, bez żadnego problemu. Tu oczywiście też możemy się pokusić czasami o posunięcie E5. Goniec G4 zagrał bardzo szybko, dobrze. Goniec E3, czyli rozwój figur w sposób naturalny, bo jeżeli wybicie, to hetman wybija i będę też miał gotowość zrobienia długiej roszady. Spróbuję zastawić pułapkę takim ruchem, ale dostanę taki ruch. Nie, goniec B5 mi się nie podoba. Zagramy goniec C4, dlatego, żeby ten goniec tutaj przeciwnika trochę atakował. Czasami są pułapki w postaci koń E4, ale mogę też zbić tam wtedy E6. Ciekawie, ciekawie. Zagramy H3 i wyjaśnimy tego gońca, gdyż on mi trochę tutaj ciążył. No i teraz jest super. Nawet jak skoczek mi zbije na E4, hetman zbije D5, to wtedy mamy bicie tu, więc nawet gońcem, więc gońcem lepiej, więc też figury tutaj, figurę zdobywamy, więc nie ma po prostu żadnego bicia w centrum, to jest ważne. A długa roszada, tutaj długa roszada daje jasny sygnał, że będziemy atakować pionkami przeciwnika, chociaż ruch F5 już jest ciekawy. Ruch F5 może być już bardzo ciekawy. Nawet skoczek nie działa. Skoczek B4. Ruch kompletnie pozbawiony sensu, bo jest A3 i też ten skoczek musi uciekać. Też możliwe jest zagranie król B1 w razie czego.
Więc tutaj też to działa. Dobrze. Ja myślę, że nawet nie ma co się mocno nastawiać na atak z tej strony, ale też na atak w centrum. Dlatego, że po wybiciu takim otwiera się wieża. I tu mogą mieć problemy ogromne czarne. Poza tym też hetman zerka na pole B7 w tym wypadku. Oj, ale to jest spory błąd, bo ja biję skoczka, jest dalej atak na figurę, on też może mi zbić gońca, ale wtedy ja figurę zdobywam. Prosty układ. To bicie... No mogę wziąć pod uwagę, ten skoczek mi kompletnie nie ciąży, ale nie. Zachowam sobie gońca, żeby patrzył w tę stronę i idę uparcie teraz pionkiem H i pionkiem H5 dalej. Oczywiście bicie tutaj gońcem będzie bardzo ryzykowne, bo się otworzy linia. Więc taki ruch jak najbardziej mogę zagrać, potem hetman H3, zaraz zobaczycie zresztą jak to będzie wyglądało, o ile przeciwnik na to pozwoli. Możliwość zagrania C5 jest, faktycznie, to wtedy tu trzaśniemy, tu idziemy H4 i szybko H5, konkretnie do króla. F5 też są takie opcje przełomowe, G4, F5, to są takie też ruchy, nie chcę mówić szalone, ale to są ruchy takie mocno bym powiedział agresywne, intuicyjne, warto takie ruchy zakrywać, jak najbardziej warto, ale to też warto się też troszkę nauczyć, poanalizować wiele partii, żeby z pozycją się oswoić. Z motywami się oswoić. No i G4, bicie hetmanem. I tu już się pojawiają bardzo poważne groźby. Hetman zagrał, tu coś próbuje przeciwnik mnie atakować, ale my się nie boimy. Zaraz, bo będzie tutaj strzał, tak? A mogę chyba tutaj strzelić. Dobra, poświęcimy sobie figurę przy okazji bronię tego pionka. No to też jest poświęcenie takie mocno intuicyjne. Ale też chodzi o to, że jest szach, on się zasłoni. I tutaj mam ruch wieżą, to chyba wystarczy. Znaczy to powinno być ok. Grozi mat, mogłem też zbić z szachem, ale tego jeszcze nie chcę czynić. Chcę zagrać H6 i H5 i posunięcie po prostu H6. Bo jeżeli przeciwnik zagra na przykład ruch hetman F7, to mam ruch H6 i dalej przeciwnika tutaj zamęczam jak trzeba. No, no właśnie, jest H6, czyli on się tutaj się nie obronił tak jak należy. No okej, okay, co? Tak, może jeszcze... W sumie mogę tak zbić z szachem teraz. To też działa. Jeżeli król ucieknie, to jest w ogóle tutaj mat. I ta wieża z H1 też spełni swoją rolę. Oczywiście zasłona jakaś się szykuje, to wtedy mamy bicie tu albo bicie tu. Okej, okay, mamy mata. Pionek bije na G7 z matem. Posunięcie E4. Przeciwnik zagrywa. Co my graliśmy tam ostatnio? Co my graliśmy? Skoczek C6. Spróbujmy jeszcze raz skoczek C6. To można powiedzieć, że jest dziwny debiut, ale na tym poziomie zobaczcie, jak łatwo będzie tutaj możliwie przeciwnika atakować. Fakt, że wychodzimy hetmanem na początku, czego bardzo nie polecam, ale w tym wypadku to bardzo działa. I hetman H5. Tutaj będę chciał zagrać gońcem na G4 i atakować skoczka, robiąc roszadę, wyprowadzając pionka do przodu i skoczka na F6. Bardzo harmonijnie to może wyglądać. Tu są też fajne opcje na poświęcenia figur. Na tym poziomie uważam, że tutaj to bardzo dobrze działa. Zresztą zaraz zobaczycie. Nawet mi się udało z zawodnikiem 2350 na żywo w szachach błyskawicznych wygrać, słuchajcie, w 10 posunięć. W 10 posunięć, więc pułapka czasem działa, ale to jest takie też granie, no na pułapkę, ale też no, mocne granie. Tutaj przeciwnik zagrał bardzo dobrze D4. Goniec G4 od razu. Chodzi o to, żeby podważać skoczka. Okej, roszada wchodzi w grę. Ale jeszcze bym chciał wyprowadzić skoczka. Im szybciej figura wyjdzie, tym lepiej. Za chwilę długa roszada i tu będzie opcja atakowania pionka w sposób prosty. Jeżeli nastąpi H3, to ja nie muszę z tym gońcem nic robić. Bo tam będzie wisiała na końcu wieża, więc tu się nie boimy. Hetman na D3, ciekawie. Dobra, robimy długą roszadę i mocno naciskamy na tego pionka. Na przykład możemy spróbować zagrać w ten sposób. Koniec na E3. No i gramy E5. Naciskamy centrum mocno, otwierając kolejną figurę. Bardzo skomplikowana pozycja się robi, ale czarny dominuje, moi drodzy. Czarny dominuje. Oj! No właśnie, to co mówiłem. To co mówiłem, podstawki rządzą się swoimi prawami, czyli hetman jest po prostu wzięty. Moi drodzy, lecimy z kolejną partią.
I może znowu skoczek c6 zagramy na ruch e4. Co ciekawe, po d4 też można zagrać skoczek na c6. No i gramy ten dziwny debiut. Dziwny, dobry debiut, tak bym to nazwał. Goniec na b5, okej. Goniec b5, cały czas gram swoje. Nie boję się wybicia, niech wybija dwoje pionki, ale para gońców na początku fazy, w początkowej fazie gry będzie dobrym pomysłem jak najbardziej. Goniec na b5. I tutaj w tym momencie będziemy, no mocno myślę, że szaleć. Tutaj hetman będzie mógł zbić na d5. Będzie to działało dobrze. Przeciwnik myśli. Ok, został pionek przepchany. Słusznie. To goniec f5. Wyprowadzam szybko gońca, żeby zagrać e6. Bicie tutaj mi kompletnie nie przeszkadza. Bardzo proszę, można to czynić. Ja się nie gniewam. Hetman na h5. Ciekawe ciekawostki. Za darmo pionka mogę wziąć. Tutaj wprawdzie może być taki ruch, więc może zagram g6 najpierw. On będzie musiał wrócić, żeby obronić pionka. Ja mam już zawsze tempo w grze i będę mógł tutaj atakować, ale jak widać, przeciwnik nie jest zainteresowany. No mogę wziąć pionka. No mogę, ale wiecie co, nie chcę. I mnie interesuje bardziej rozwój figur, więc zagram gońcem i będę chciał wziąć tego. No może nastąpić ruch d4, to wtedy wezmę. Wtedy tak. Bo atakuje cały czas jeszcze tutaj pionka i tutaj. Dwa pionki są atakowane. Przypominam, gram czarnymi. Oj, goniec na e4 i tutaj niestety też wykorzystanie tej luki. No i mamy tutaj złapaną wieżę. Oczywiście można liczyć, że tracimy jakość, bo tutaj będzie zagranie. Tutaj ja ucieknę królem. Dobra, idę na to, bo muszę wziąć po prostu wieżę. Chodzi o to, że mogę stracić jakość, dlatego że może nastąpić F3, król F8 się ładnie chowa i goniec też dał miejsce ku temu, bo jakby hetman musiał tu zagrać, to bym stracił tu wieżę. A nie stracę, więc wszyscy są znowu szczęśliwi, to znaczy czarne są tutaj szczęśliwe jak najbardziej. Posunięcie E6, ok, to jest ruch na pewno jakiś tam zaczepny, który tam no nic nie daje wielkiego, po prostu zbijam pionka, jeżeli hetman zbija, to wprawdzie tutaj gońcem zagram, też nie będę miał wyjścia, ale wymiana hetmanów może być jak najbardziej tutaj dobra. On nie powinien wymieniać hetmanów, a jak wymieni, to mamy super, znaczy to mamy cały czas, no już mam i tak wygraną. Posunięcie d4 zagram, z uwagi na to, żeby goniec mój sobie spokojnie uciekł. Szanujmy figury, tam mogę też liczyć, że bicie na h2, to już w zależności jak wy planujecie pograć, ale zobaczcie, że tańczy hetman przeciwnika, a my mamy przewagę, po prostu mamy przewagę. No i co, wracam gońcem na b7, żeby mieć opcję też goniec a6, hetman zawsze będzie go bronił, dlatego też tutaj nastąpił taki ruch. Dobra, zagramy goniec a6, a czemu nie? Oj, podstawiłem! Hetman f3! Aj, szachuś podstawił. Ale dobrze, tam bym miał skoczka, bym uciekł. Starczyłoby i tak tutaj, bo król białych był bardzo, bardzo zagrożony. Jest g5, możliwe, że on teraz dostrzega to, że może mi zagrać tutaj. Bardzo możliwe, że to dostrzega, dlatego zagram tak. Jeżeli mi zbije, to zbije pionkiem i będę miał opcję zagrania wieżą. Dalej jest przewaga w materiale, więc mogę sobie na to pozwolić. OK. I wprowadzenie wieży tej, żeby król zawsze miał taką zrobioną sztuczną roszadę. Król zagrał na d1. OK. No to goniec spełnił swoją rolę, pójdzie teraz sobie na pole e4. Zobaczcie, że figury przeciwnika są kompletnie niewyprowadzone. On powinien tutaj to szybko uczynić. Bardzo szybko. Zbił. OK. Tu jakiś szach może nastąpić. No to mamy ruch f5. Z uwagi na to, że tu atakujemy, ale też mogłem zagrać w sumie wieżą. Chyba bez większego znaczenia. I wybijamy skoczka. A oczywiście hetmanem. Wymiany są dla nas tutaj bardzo korzystne. On prawdopodobnie tym hetmanem gdzieś ucieknie. No to zawsze go dogonimy ruchem hetmanem na g4, więc tu wymiana. No musiałby tutaj zagrać, ale to już by było harakiri z uwagi na mata praktycznie. Wybicie, wybicie. OK. No cóż... Chyba, aha, tutaj chcesz mi wziąć. Dobra, to żeby nie podstawić widełek, to zagram gońcem na e5, tak też szkolnie. No i wybiję tutaj, broniąc dalej na c7. Ten pionek nie interesował, ale muszę bronić tego cały czas, więc wydłużam gońca. OK.
No i wprowadzenie wieży chyba tutaj będzie najlepszym rozwiązaniem. Grozi bicie tu. O, widzicie, przeciwnik sam się podstawia. Sam wszystko już podstawia. Zdwajamy wieżę i lecimy tutaj już z tematem. Bijemy na d2. I siatki matowe. O, goniec f3, wieża d1. Już jest tutaj nieuniknione posunięcia. Moi drodzy, mamy 1000 ranking przekroczony, 1002 i skoczek C6. Ciekawy debiut, ciekawy, nietypowy, niepoprawny, ale dobrze działający, jak widać. Będziemy go chyba często stosować na tym poziomie, że pokażę Wam, że naprawdę świetnie on sobie tutaj radzi. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, trzymajcie się.